Cześć wam. Jestem, czy mnie nie ma, ale chyba jestem. No cześć wam wszystkim. Czekajcie, ja jeszcze miałem jedną rzecz zobaczyć. Aha, Sajza mamy już na maksa, dobrze. Nie wiem, czy dużo nas, czy nie dużo nas, nawet nie wiem, jeszcze mi się nie odświeżył. Jeszcze mi się nie odświeżyła wtyczka do. Znaczy program do obsługi tego. Live'a. Czekajcie, tu gdzieś jeszcze były. O, 14 i live jest. Easy. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Czekajcie, ja sobie pozbieram jak najwięcej tego wine'a. Sobie zrobimy jeszcze jakąś farmę. Pod filmikiem nie ma opisu. O, to lipa. Czekajcie, ja to zmienię, bo w sumie wrzuciłem to, a zapomniałem. Zapomniałem wrzucić tego. Kto już mi truje dupę? Boże, naprawdę. Ja nie ogarniam tego. Czy okulary. Czy posiadanie okularów naprawdę robi taki fame? Człowiek się od razu, nie wiem, staje mądrzejszy, nie wiem, coś tam, no kurczę, come on. Z przesady. A bez DLC, bo wody nie widzę, ale co bez DLC? Mam DLC wszystko, wiesz? Do Donsterwa. Odświeżę. Dobra. Dobra, powiedzmy, że kupy pozbierane. A, czekajcie, właśnie miałem jeszcze garnąć parę rzeczy. Nie, nie oglądałem nowego teledysku Nicki Minaj, ale może obejrzę, zobaczymy. No ja akurat te okulary kupiłem, tylko one nie są jakieś, wiecie, to nie są okulary typu, że ja mam wadę wzroku, bo ja wady wzroku nie mam. Ale mam... One tak, to są tylko okulary antyrefleksowe. Jakimś tam filtrem polaryzacyjnym, czy czymś tam. Dobra. Okej, coś nam już widzę rośnie. Teraz tak, żarcie, potrzebujemy drewna. Nie wiem, czy drewno posiadam. Posiadam drewno, świetnie. Kupujemy sobie... O, na dwie farmy nam starczy, świetnie. Jeszcze sobie jedną tutaj damy obok. Właśnie, nie mamy już... lipa trochę. Czekajcie, pójdziemy sobie jeszcze po... Pienko. Zobaczymy. Ej, słuchajcie. Błagam was bez tyłków, bo jak wam coś powiem, to zaraz padnę. Przed live'em, nie wiem, koło 13:30 przyjechał mi listonosz. Przywiózł mi te okulary. I uwierzcie mi, wraca do samochodu, ja się na niego patrzę, a on ma cały tyłek goły, tak mu spodnie zleciały, jeszcze taki owłosiony. O Jezus Maria! Nie wiem, nie ogarniam takich ludzi. Prawda, co jak co, ale... Zły widok. Bardzo zły widok. Dobra, czy my coś w skrzyniach mamy? Do podpalenia, czy niekoniecznie? Mamy patyki, to możemy sobie zrobić.
okazji chciałem, słuchajcie, sobie zrobić tą pułapkę na... O właśnie, zrobię sobie. A, nie mamy więcej tych. O kurde, to będzie trzeba no, zbierać. No żebyście wiedzieli, no. Po prostu masakra, jak ja to zobaczyłem, mówię, takie... Taki mindfuck. Tragedia po prostu. Znaczy, wiecie, mi tutaj nie chodzi, żeby się golić, tylko żeby, kurczę, zasłonić, żeby tego widać nie było, bo to był tak zły widok. Będę mieć teraz traumę do końca życia, zobaczycie. Nie wiem dlaczego, znaczy ja nie mam partnerstwa, więc u mnie jakości nie da rady zmienić na Twitchu. Wiecie, mieliśmy Shawela zrobić. Kto ci wybierał okulary? Sam sobie wybierałem. No dobra, już przestanę, już nie będę mówić na ten temat, ale... Ale wiecie, widok niezbyt. Słuchajcie, ja ogólnie widziałem, że na przykład Nostrada w chwili... Nie, po co to wykopałem? Ja widziałem, słuchajcie, że... To jest... A, grzybki. Ale jaką kropelkę? Bo nie za bardzo ogarniam. Nie mam tutaj żadnej kropelki. Ogólnie rzecz biorąc, dzwonili do mnie, sam sobie sprawdziłem na stronce Neostrady, że mogę mieć internet do 20 mega w Neostradzie. Tylko co mi po internecie do 20 mega, jak jedyne co mogę mieć, jest, wiecie, 20 mega to mnie nie, powiedzmy, nie uszczęśliwia, bo wiecie o co chodzi. Kurde, pełnia! Shit. Zapomniałem, że jest pełnia. Dobra, to sobie pościnajmy trochę drzew chociaż. Gram na pececie. Nie widzisz myszki? Halo. Ale wiecie co, jak jest pełnia, to w sumie trochę lipa, jeżeli mam być szczery. Wiecie co, czekajcie, jak jesteśmy bobrem, ja sobie pościnam trochę tych drzew. Tu nam wypadną te, powinny przynajmniej nam wypaść te śmieszne owocki, które tam dużo dają. O, tu jest ich sporawo. Znaczy okulary jak okulary, no come on. Znaczy czemu lipa, no... Lipa jest... Kurde, spieprzyłem to, no. Jakie są wymagania partnerstwa na Twitchu? Trzeba mieć, o ile dobrze pamiętam, minimum chyba... O, mogę to zjeść, fajnie, czy rozwalić. O ile dobrze pamiętam, trzeba mieć chyba kilka live'ów po minimum 500 osób na streamie. To w sumie chyba wszystko, no i trzeba regularnie mniej więcej te streamy, minimum tam chyba jest 3 razy w tygodniu robić, tak? I wtedy, bo ja do nich pisałem już o... O, patrzcie, a teraz nam zadziałało bez problemu. To fajnie w sumie, bo wcześniej... No tak, tylko nam strasznie sanity spadły. Jak pamiętacie, bądź też nie... Wiecie co? W sumie dobrze by było, gdybyśmy pozbierali sobie trochę grzybków.
Tutaj nam nic nie wyrosło. Czekajcie, mam jakąś nasionka? Mam. Zapomniałem posadzić. Od razu je nawieźmy. Kurde, jestem też cholernie głodny. A trochę. Ale wiecie, co jest problemem? Problemem jest też to, że... No bo wiecie, Twitch ma to do siebie, on po jakimś czasie chyba to daje, wiecie, ale posiadanie partnerstwa na Twitchu to jakby też troszeczkę lepiej chyba działa. No, nie do końca ogarniam tego jeszcze Twitcha, bo po prostu... O właśnie, zjedzmy sobie te jatki. No nie da. Dzień dobry. Kiedy ma wyjść multi w Don't Starve'ie? Jeżeli mam być szczery, nie mam zielonego pojęcia. Magda coś mówiła, że za miesiąc chyba. Właśnie, a propos, kropla deszczu faktycznie pokazuje, kiedy deszcz pada i ona nie jest w tym miejscu, gdzie jest kamera. No to jest 51 osób, więc... Czyli zmiana jakości chyba nie powinna być, skoro ma być stówka. Tak, też coś właśnie słyszałem, że multi ma być we wrześniu. Ale jak to wyjdzie, zobaczymy, no wiadomo. No, myślę, że żaden królik nie złapał. Czekajcie, mamy nasionka. Ogólnie cholera, jestem strasznie głodny, a nie mamy nic do żarcia. Ta sytuacja. O, czekajcie, wyrosły nam jakieś owocki. Czemu wychodzi większość gier we wrześniu? No przecież to jest normalne, no był sezon wakacyjny, w którym tak na dobrą sprawę mało się działo. A teraz jest, wiecie, powrót do szkół i tak dalej, więc... muszę coś gdzieś szybko... Wiecie, rozpalmy ogień, sobie ugotuję te nasiona. Niedużo nam to dało. O, Ratatouille nam dosyć dużo daje, fajnie. Nie jest źle, tu mamy jeszcze jakieś nasiona, ale tu sobie nasiona zostawimy. A weźmy to, gdzie jest moja siekierka. Pójdźmy pozbierać to drzewo, mam nadzieję, że nam się uda. Słuchajcie, ja nie wiem jak oni to wymyślają, nie wiem... What the fuck, dlaczego jest tak ciemno? Czekajcie, muszę zdjąć te okulary, bo one mi trochę przyciemniają. Obraz. Dużo co minęło? Nie powiedziałbym. Znaczy, o właśnie, czekajcie, będziemy mieć owoce. W sumie zapomniałem o nich, sobie je pozbierajmy. Dobra, trochę drewna nam przybędzie. O, czekajcie, mamy te jagódki. I nie wiem w sumie, czy tutaj jeszcze coś z białem. Raczej... Tak, te okulary to są zerówki, więc one nie mają żadnego, wiecie...
Czy co, cały czas mam kurde wrażenie, że słyszę te... A, nawet... Czekajcie, może mi się uda zdobyć trochę tego... Jak nazywam się na Instagramie? Wojtusialkę. Wejść na mojego YouTube'a, czy... Nie, no, na YouTube'a możesz wejść i tam na górze, jak macie linki, tam wszystko będzie. Ile miałem najwięcej ludzi na live'ie? Jeżeli mam być szczery, nie wiem. Jakoś na to nie zwracam uwagi. No, jakieś... One, Fistful of Jam. Wow! Dosyć dużo nam to daje. Fajnie, to się najedzmy tym. No, ten owoc to kasztan. Dobra, będę wiedział, że to kasztan. Ale się szybko ugotował. Wet Goop. Aha. I rozumiem, że z samych kasztanów to mi to nic nie dało. Dobra. Świetnie zrobiłem. Mnie ktoś na Instagramie followuje. Dzięki. Wiecie, co właściwie zrobimy? Zrobimy sobie to w ten sposób. Kurde, przyłażą mi już te wieluńskie cienie. My jak najszybciej musimy... My słuchajcie sobie jak najszybciej powykupywać trochę tych kwiatków. Teraz pójdziemy je sobie ogarniać, tylko chciałbym sobie zrobić jeszcze tą jedną łopatę. Mam za zadanie wykopać wszystkie krzaczki, które będziemy mieli gdzieś po drodze i je sobie tutaj poprzenosić. Nawet przystojny w okularach, dzięki. Wiem, że mi się odbija. Dobra, mamy dzień. Teraz tak. To widzę, że nam jeszcze nie powzrastało. Musimy poszukać kwiatków. I ogólnie też powykopywać sobie trochę tych jagódek. Tutaj się udajmy. Jaki model Lumi? 925. No tu jeszcze dużo rzeczy mi zostało. To w sumie dobrze, to będziemy sobie, słuchajcie, robić, jak mamy dosyć sporo tych kasztanów. Ja mam nadzieję sobie troszeczkę to ogarnąć i porobić na zapas z tych zupek. Coś mi się wydaje, że to nie będzie takie hop. Koniecznie musimy coś wszamać, to jest priorytet. Nie wiem, słuchajcie, ja się na okularach w ogóle nie znam. U mnie w rodzinie to tylko moja mama ma okulary. No, coś widziałem. To jest ten nowy teledysk z tymi takimi jakby... no, coś widziałem chyba, ale nie pamiętam. Zresztą, słuchajcie, w dużej liczbie w teledysków jako product placement wystąpiły właśnie telefony Nokia, tam zegarki, o ile dobrze pamiętam, były Aisa chyba, coś tam Swarovski bardzo często się promuje. Nie z tego, ale wiecie, ja na to aż tak wielkiej uwagi nie zwracam, jeśli mam być szczery, bo żeby powiedziawszy, nie interesuje. Lera, kwiaty, 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 kwiaty. Gdzie są kwiaty? Z kwiatów to jestem ugotowany. O, czekajcie, przy okazji sobie pozbieram trochę trawy. O, ile tu jej jest, świetnie. No, jesteśmy w cholerę głodni. No dobrze. I co, ja sobie zjem tego kasztana. O, nawet dużo głodu da. Zbierajmy sobie nasiona. Wiem, tam, o ile też pamiętam, to chyba w Roar był... Było też tam coś z Nokią. A tam wiecie, ja tam lubię markę, więc nie zamierzam w sumie na nic zmieniać.
Dopóki telefon działa bardzo dobrze, nie ma z nim większego problemu, to po co sobie na coś zmieniać? No nie zrobię live'a z GTA 5, bo jeszcze jej nie mam. Więc nie wiem, jak to zrobić. Jakie mam DLC, to najnowsze, Region of Giant. No i w Roar chyba nie ma iPhone'a. Dlaczego Nokia? Dlatego, że Nokia mam od samego początku i tak, jestem po prostu przyzwyczajony. Każdy ma swoje jakieś, wiecie, powiedzmy zboczenia w formie, nie wiem, ja ubieram się tylko w ciuchy Dolce & Gabbana, nie wiem, ja używam tych i tych tylko perfum, żadnych innych. Każdy ma swoje jakieś tam, wiecie, każdy ma tam swoje jakieś, powiedzmy, ulubione rzeczy, więc... O, proszę, tu coś się psuło. O, będzie... O, bardzo dużo, naprawdę. Kurczę, o, czekajcie, mamy tego. Nie wiem, ja myślę, że mój komputer uciągnie GTA 5, jak zważywszy na większość gier, które mam. Wszystkie działają w Full HD na dosyć na z najwyższych detalach, to myślę, że GTA 5 też mi pójdzie. A nawet jeśli nie pójdzie, to wiecie, najważniejsze jest to, żeby to działało i udało się nagrywać. W sumie to czekam też, aż YouTube wrzuci, no to może w Lyrics jest iPhone, ale o ile dobrze pamiętam, Roar też miał swoje behind the scene u Nokii. Dobra, tutaj mamy jeszcze do wykopania. Tak, Roar była Nokia. No ja akurat dobrze pamiętam dosyć ten teledysk. Pozbierajmy to żarcia. Wiem, że Microsoft kupił Nokia, ale powiem wam tak. Ogólnie rzecz biorąc, co z tego, że to jest Nokia, jak ma system Windowsa, Windows, ja mam w chwili obecnej Windows 8.1 i szczerze powiedziawszy, nie zmieniłbym go na nic innego, bo system jest tak fajny, tak prosty w obsłudze i bezproblemowy, że nic, tylko naprawdę. Ale to wiadomo, no tak jak mówiłem, każdy ma swoje jakieś tam rzeczy, do które lubi i ja się do Windowsa przyzwyczaiłem, tak jak mówię. Na nic innego bym go nie zamienił w sumie. Dobra, ugotujmy to. Wiem, już gotuję właśnie. Powiem ci tak. Nie wszystkie apki są... O kurde, zjadłem to niepotrzebnie. Nie wszystkie apki są płatne, a większość tych, które są fajne i godne polecenia, są bezpłatne. Większość, dosyć duża liczba rzeczy, które są w store, nie ma problemu z aplikacjami. Z reguły większość aplikacji, które są, one, wiecie, gdzieś tam są akurat w takich liczbach, że bez problemu można daną aplikację ściągnąć czy tam znaleźć. Więc sami widzicie, no to jest różnie, tak? No jednemu podoba się iPhone, drugiemu podoba się Nokia, trzeciemu podoba się HTC, trzeciemu podoba się jakiś Kunta Kinte z Chin. Nie mamy na to wpływu, tak? Tak, z innych Tomb Raiderów będą serie. Tylko nie pamiętam, wiem, że na pewno mam Tomb Raider Underworld z CD Action, ale czy są jakieś inne jeszcze z CD Action? Nie wiem, co z Anniversary. No na razie to ja nic nie wrzucę, bo już nie mam tego. Inka też nie mamy. Chcemy cię, Madzie, na live, Madzi nie ma. To jak mam ją zaprosić na live'a? Proszę was, naprawdę. Czasem zastanówcie się 100 razy, zanim coś powiecie. Dobra.
Ogólnie rzecz biorąc, chciałbym Alchemy Engine'a zrobić. Potrzebuję te dziadowskie bateryjki. Cholera, pada deszcz. No i właśnie, jak widzicie, jest kropelka tutaj się pojawiła. O, widzicie, macie kropelkę, że pada deszcz. A, miałem zrobić parasolkę. Chyba było w survivalu, nie? A, nie mamy kwiatków. Lipa. O, dobra, wianuszek sobie na głowę załóżmy. Ogólnie rzecz biorąc, wywala mi błędy, jak używam modów. Gra mnie po prostu crashuje, więc nie wiem, jak to... Kiedy planuję w Simsach dziecko, nie mam bladego pojęcia. Na razie, tak jak mówiłem, chcę rozwinąć u moich postaci wszystkie te podstawowe rzeczy. Takie jak przede wszystkim nauczyć ich dokładnie wszystkich... no, jak to się nazywa? O, złapał nam się królik. To dobrze, ustawmy sobie tutaj pułapeczkę. Jaki telefon można kupić? Ja nie wiem, powiem wam tak. Mi ten telefon ostatnio spadł na balkon. Ja wiem, tak z metra może mi spadł. Centralnie na wyświetlacz. Znaczy nie centralnie na wyświetlacz, padł mi na dwa rogi i potem wylądował na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu rysy nie ma, bo jest Gorilla Glass. Natomiast zważywszy, że ma tą aluminiową obudowę, nie będziecie tego widzieć, ale starły mi się, zważywszy na aluminium, aluminium się troszeczkę rozszczepiło, musiałem je spiłować. Dlatego mam tutaj takie, powiedzmy, lekkie wgniecenia. Także wiecie. Od jakiej części zacznę Prince of Persia? Od... co to jest? Nie widziałem tego wcześniej tu. Iglo. A, tu będą chyba te pingwiny przyłazić zimą, nie? Tak. Prince of Persia zacznę od Piasków Czasu. Od tej pierwszej, takiej fajniejszej wersji. Roller Coaster Tycoon będę nagrywać oczywiście, tylko wiecie, no mam pewien zastój, bo mam parę problemów z... czy może inaczej, nie, powiedzmy, nie chce mi się w chwili obecnej nagrywać, tak wiem, ból. Nie, nie użyłem piły na telefon, użyłem pilniczka do paznokci, żeby go troszeczkę spiłować. Aż wiecie, to jest aluminium, tam aluminium, to tam... No, czy, no, może i morsę, może i macie rację. Ja kochana, no ale może Magdy nie ma, no... Znaczy, może jest, może jej nie ma, może tak to powiem, ale... Nie widzę Magdy na live'ie, więc... A, czekajcie, ja miałem sobie zrobić tego... jak to się nazywało? Oszczep. Oszczep. Chyba. Czekajcie, gdzie była ta moja pułapka rozstawiona? Tutaj. Upolowaliśmy jeszcze jakiegoś jednego. Jest, dobrze. Będzie jeszcze Pika Live, na pewno. Dobra, ogólnie mamy dwa kuliki. Zrobimy sobie z nich jakąś potraweczkę. Watch Dogs. Watch Dogs będzie. Będzie, ale ja mam problem z Watch Dogsem dla odmiany. Znaczy, może nie tyle problem, ale pobrałem, słuchajcie, sobie najnowszego Worst Moda. On działa, bym powiedział, wyśmienicie. Ale... Nie wiem, muszę garnąć. Dobra, upichćmy sobie to z tym i z tym. Czy jakieś ratatouille wyjdzie.
Ile serii mam w planach? Słuchajcie, zbyt dużo by wymieniać, naprawdę. Serii możliwości w grach jest tyle, że dodatki do Simsów mam wszystkie oprócz słodkich niespodzianek Katy Perry. Wiecie, dla mnie to jest bez znaczenia, kiedy ja robię live. Akurat teraz jest taka sytuacja, że nie ma u mnie nikogo w domu, więc powiedzmy, że lepiej jest mi robić live teraz. Przynajmniej mam ciszy, spokój, nikt mi łącza nie zabiera i jest w miarę okej. Okay. Dobra, wróćmy tutaj, zobaczmy, czy Ratatouille się zrobiło. A nie, jakieś meatballsy. Meatballs. Wow, meatballsy dużo dają, świetnie. Cyk, cyk. A. Tego nie zrobimy. Talsów nie mamy zbyt. O. Ja robię chili con carne, znaczy sam robię chili con carne, zajebiste jest. Trzeba odpowiednio doprawić. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz w chili con carne, musicie dodać kakao. Minimum łyżeczkę. Znaczy, łyżeczkę kakao. Wtedy wychodzi jeszcze lepsze. Cześć, Ed. Czemu na blogu piszę, że nic nie znaleziono? Dlatego, że nie mam żadnych postów tam, ponieważ wszystko skasowałem, bo nie mam zielonego pojęcia, co na tym blogu robić. No bo nie, poczekajcie. Gdzie były te puła? A ja tylko czy zdążę zebrać. Tam było ile? 6 chyba wymagane, nie? Na jedną sztukę. Teraz zobaczymy. Tak, 6. O, rusz się. O, cholera, handy. Fuck, czekajcie, musimy jak najszybciej zrobić tom. Wróć, jak to się robiło? Rope. Fight. Kamyczki, 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 kamyczki. Gdzie są kamyczki? Tu są kamyczki. Fuck! Jest. Dobra, i... Rasuj. Dobra, tego... Logów. Logów byśmy dali radę. Shit! Cholera, nie mam tyle tych malinek. Fuck. Dobra. Zobaczymy, czy nam się uda. Właściwie wiecie, co ja sobie zjem te. Co prawda to mi dużo zdrowia nie doda, ale... Lepiej, żebym miał więcej życia. Najbardziej upokarzającą sytuację w życiu? Raczej nie miałem takiej. In. Fuck! Czyżby po handach? Czy jeszcze mi jakiś tu przyleci? Dobra, na razie ich nie słychać, więc jest w porządku. Dobra, udało nam się. Nie pasują ci te okulary? No, sorry, większość z was mówi, że im pasują. Więc nie wiem. No to wiecie, to jest kwestia gustu. Mnie tam, ja muszę mieć takie okulary, bo ja za dużo czasu spędzam przed komputerem, a rok najważniejszy. Teraz tak, pułapka chyba tak, jest rozstawiona jedna. Ale się nic nie złapało, widzę.
Czekajcie, ustawmy sobie drugą tutaj od razu. Słuchajcie, znaczy WhatsApp jest darmowy. Jest dużo aplikacji darmowych. Instagram, Facebook, Messenger, oczywiście Skype jest zintegrowany na przykład z telefonem, jak pobierzecie sobie apkę. Facebook też jest zintegrowany. Zresztą Windows ma to do siebie, że większość mediów na przykład, jeżeli chodzi o o aplikację jest ze sobą połączona z telefonem, na przykład mając zainstalowaną aplikację Twitter, Facebook, Instagram, znaczy nie, Instagram to akurat nie, ale te wszystkie, gdzie możecie publikować zdjęcia, na przykład nie musicie wchodzić od razu do aplikacji, tylko możecie po prostu kliknąć na przykład na zdjęcie, udostępnij, zaznaczacie, gdzie chcecie udostępnić, telefon wam sam udostępnia wszędzie. Więc to jest, myślę, taki dosyć fajny dosyć fajny patent. Czy wiecie co, a propos na przykład Simsów czy tych innych rzeczy, ja na przykład się obawiam, co to będzie, jeżeli chodzi o Sims 4. Ja mam, wiecie co, podejrzenia, że gra będzie głównie nastawiona na Store'a. Coś mi się wydaje, że dodadzą coś takiego jak mikropłatności. Takie są moje przeczucia, bo to już po Sims 3 było widać. Wiecie, myślę, że dolar to nie jest jakiś majątek, jeżeli chodzi o aplikacje. Zresztą na przykład ja mam tą wersję dla deweloperów. I ogólnie rzecz biorąc, no, na przykład ceny są w dolarach. I wiecie co, jak tak patrzę na to, ile na przykład płaci ktoś, kto ma w dolarach, a ile my płacimy, to wiecie co, dla mnie to jest śmieszne. Jeżeli my mamy aplikację za, powiedzmy, 3 czy 4, 3, tam 3, 3 z kawałkiem, tak? Wyliczając z tego podatek, to na przykład w Ameryce mają za 99 centów. I teraz zobaczcie, jakie to jest przebicie, bo dla nich 99 centów to nie jest majątek, to jest złotówka jak dla nas, a dla nas to jest jednak 3 złote. No ja się domyślam, że będą takie sytuacje, że na przykład nie będzie dużej ilości rzeczy do kupienia. Jezus, gdzie mnie to wywaliło? Tak. Nie, no dobra, już jak wykopałeś to. Że ja się domyślam, że może być problem z tym. No tak, no jeżeli ktoś nie ma karty kredytowej, to oczywiście nie zapłaci za aplikację, ale wiecie, dla mnie, według mnie to jest znacznie wygodniejsze, bo jak płacicie na przykład SMS-ami czy czymś, to operator też musi swoje wziąć, tak? Operator też coś swoje musi wziąć, a tutaj tak na dobrą sprawę aplikacja trafia, powiedzmy, bezpośrednio do dewelopera. Chociaż nie wiem, bo może się to zmieniło. No nie wiem, kiedyś tak było, że aplikacje różnie były. Dobra, wiecie co, właściwie to tak, tutaj mamy bagno. Przednio chciał zapuścić. Grzybki pozbieram, grzybki nam się przydadzą do żarcia. Jeszcze mam nadzieję, że zdążę wrócić do chałupy. My mamy tego wormhole. Słuchajcie, mamy chyba, a nie, myślałem, mamy kartę. Słuchajcie, ja Simsów 4 też od razu nie kupuję. Ja zobaczę, co to będzie, bo jeżeli, chyba że dostanę, bo mają pracę nad rozmowami z pewnym sklepem. Może się uda jakiś, powiedzmy, sponsoring gier załatwić, ale to zobaczymy. Ale jak będzie sytuacja wyglądać, no to się okaże. Ja najprawdopodobniej postaram się zapytać Madzi, czy by mi nie użyczyła na chwilę konta, żebym sobie zobaczył, jak te Simsy działają, co i jak.
Ale wiecie, no jak to wszystko będzie nastawione na zasadzie kup DLC, będziesz mieć kurde masę grania, no to średnio to widzę. Nie wiem, czy zdążymy, jeżeli chodzi o dojście do domu. Słuchajcie, taka jest prawda, że oni muszą na tym wszystkim zarobić. No nie ukrywajmy, że wiecie, jak to jest, no. Kasa, kasa, jeszcze raz kasa, nic na to nie poradzimy. Byłem kiedyś w ruinach? Nie. Po co, żeś zebrał tą łapkę? Dobra, wracamy, robimy jakieś żarcie. No nie każdy ma kartę kredytową, żeby dodać, ale na przykład jak kupowało się kiedyś, pamiętam, któryś z modeli telefonów. Chyba tą 60. Nie. W każdym razie, któraś tam była. Jak się kupowało, to dostawało się bonu pominkowy w store do kupienia. Mogłeś sobie tam wydać hajsik. I to tam kosztowało chyba... Stówę dostawało się, 100 zł się dostawało na karcie takiej, wiecie, tam się taka aplikacja była, się dodawało i to jakoś tam działało. Dobra, na razie jest dobrze, jeżeli... Za dużo nam dało i jeszcze zrobimy sobie żarcie z grybów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o G2A, czyli got to G, nie. No jakoś tak się to, jakoś tak to jest. To szczerze powiedziawszy, ja tam kupiłem parę rzeczy i muszę przyznać, że dosyć tanio. Czasem można fajne promocje złapać. To jak chcecie, możecie tam też kupować sobie. Ja na przykład ostatnio, słuchajcie, dałem wam linka też do G2A na też na jakieś tam promocje były i na przykład można było Alice Madness Returns sobie kupić w dosyć fajnej cenie. Ta gra jest naprawdę fajna, więc ogólnie bym polecił. Dobra, mamy kukurydzę. Albo nie. Na razie nie będziemy robić z tego jedzenia. Dobra, słuchajcie. No, można, no tak jak mówię, no można naprawdę czasem bardzo fajne te promocje sobie trafić, no ale to wiadomo, to jest wszystko losowe. No, my nie mamy na to wpływu, co oni tam dają, ale warto śledzić. Ja na przykład śledzę Humble Bundle, bo czasem też można dosyć fajne rzeczy wrzucić. Czemu nie nagrywam Minecrafta? Przecież nagrywam Minecrafta, serię z Urharą. Skyblock. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, zastanawiałem się nad tym, czy jak wyjdzie nowa wersja Minecrafta, czy by wtedy nie zrobić jakiejś takiej serii solo, ale jeśli mam być szczery, jakoś mnie już to zupełnie nie kręci, bo biorąc pod uwagę mój zapał do Minecrafta, to się skończy na drugim, trzecim odcinku. A poza tym są inne, ciekawsze gry. Na przykład tak jak mówię, no chcę tam... Serwer to jest stoi nieopłacony. Kurczę, ile tu mamy lodu. O, cmentarz mamy. Błoto. Przejdę, zobaczę, gdzie nas to zaprowadzi. Minecrafta w sumie też możesz kupić na Got2Game, też jest dosyć tani. Pewno jest tańsze niż w polskich sklepach czasem. Ale to mówię, najlepiej sobie zobaczyć, po prostu przejrzeć, ja tak robię przynajmniej, przeglądam te popularniejsze strony, czy tam nawet Allegro, gdzie mogę kupić jakąś konkretną grę, coś i wybieram po prostu tam, gdzie jest najtaniej. Chociaż teraz, no bo nawet nie będę wam mówić. Ja mówię do pewnego sklepu, bo jeden jakby napisał do mnie z ofertą,
ale stwierdziłem, że napiszę do tego, z którego z reguły zamawiałem, czy oni by nie byli zainteresowani. No bo wiecie, jak już jest taka sytuacja, że mam jakiś zaufany sklep, z którego zamawiam, no to wolę się, wiecie, spytać wszystkich, czy mają jakąś może ciekawszą ofertę. Minecraft na modach. Miałem przecież już serię z Minecrafta na modach i to też. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, za chwileczkę live'a kończymy. Za jakieś 10. Za 5 minut, słuchajcie, sobie skończymy. Bo ja muszę obiad zrobić. To nie jest moderator, to jest bot. Jaki mam upload? 1 mega. Kurczę, nic tutaj nie ma. Najbardziej mnie boli fakt, że nie mamy kamieni wskrzeszenia. Ja zapomniałem ich dać więcej. O, jest, proszę. Fajnie. W razie jakiejś naszej śmierci mamy moment odrodzenia. No dosyć daleko żeśmy zawędrowali. Planowałbym się wrócić. Tak, no Minecraft na słuchajcie naprawdę nie jest zły, bo można w Minecraftie robić naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Ale wiecie, no jeżeli jest tego taki przesyt, że tego już się oglądać nie da, no to... Wiecie o co? Kiedy kolejny live? Nie wiem, może jeszcze dzisiaj wieczorem coś zrobimy. Nie wiem, ja live'ów nie planuję. Tak, mam Neostradę. Niestety. To jest jedyny internet, który mogę mieć. A, słuchajcie, ogólnie próbowałem tego sobie... znaczy, może nie tyle. Sprawdzałem sobie, jak jest z zasięgiem Orange u mnie, bo zasięg Orange jest znacznie mocniejszy niż zasięg Plusa, biorąc pod uwagę to, że Orange ostatnio modernizowało swoje nadajniki u mnie w okolicy, więc ja mam bardzo dobry zasięg w pokoju, już znacznie lepszy. Mam co prawda LTE, ale to jest takie LTE łamane przez 3G. Tam 3,5G, więc Plus raczej będzie mieć jeszcze gorszy zasięg. Bo nawet jak sprawdzałem nam na ich mapę, to dają mnie niestety niezbyt ciekawe. Znaczy, wiesz co, no streamowanie. No streamowanie można streamować nawet na 1 mega. Z tym, że tutaj wszystko opiera się na ustawieniach programu. Komputera niestety też. Ja akurat mam, słuchajcie, tak, że... ja mam bardzo mocną kompresję plików, bo mam akurat taki procesor, który mi to umożliwia, więc to wszystko jest, powiedzmy, jakieś takie, no, lepsze. Assassin's Creed Rouge nie wiem, bo coś czytałem, ale, znaczy coś patrzyłem, przeglądałem tam jakieś screenshoty, ale jakoś tak się nad tym nie zastanawiałem szczególnie. Natomiast Assassin's Creed Unity, oczywiście, u mnie wszystkie asasyny są na kanale, oprócz Liberation, które i tak mam w planach nagrać, ale jeszcze nie wiem kiedy, więc się nie pytajcie. Nie, ja mam Neo do 10 mega, z tym, że ja zrobiłem raz taką awanturę w Orange, że ustawili mi na sztywno. Mam teoretycznie 12 na pół, na 1,1. Nie będą mi kurna tyle razy, ile miałem z tym same problemy. W pewnym momencie się wściekłem i zrobiłem awanturę. Powiedziałem, że sorry, jeżeli mi tego nie zrobicie tak, jak powinno być, aha, to się pożegnamy, albo skieruję sprawę dalej. No i na tym się skończyło, że po chyba czwartym czy piątym telefonie już pewien z konsultantów, któremu dziękuję, nawet kiedyś go wystalkowałem na Facebooku, żeby zobaczyć, z kim miałem przyjemność, i typ okazał się w porządku, bo zajął się sprawą naprawdę profesjonalnie, a nie tak jak inni na zasadzie dzwoniłem, proszę teraz zresetować router. A ja taki facepalm, proszę pani, nie będę resetować routera, ponieważ router jest resetowany co chwila. Nie wiem, z takimi tekstami, no... Są ludzie, którym naprawdę chcą pomóc, a są ludzie, którzy niestety, no, nie za bardzo. Nie, mamy popcorn. Dobra, dajmy sobie... Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, jedzonka. Kiedy kolejny odcinek Pokémonów z kiną, nie mam zielonego pojęcia. Na razie powiedzmy, że moje kontakty z kiną są ograniczone.
Tak, a próbował pan włączyć i wyłączyć? Dokładnie. Okay. Nie, nie zrobię serii Sampa, bo San Andreas już dawno nie grałem i seria, która miała być z tego. Seria, która miała być z GTA San Andreas się odbyła. Nie zamierzam jej w żaden możliwy sposób kontynuować, czy coś tam innego. Z siebie płatki to my możemy sobie zjeść. Desków trochę mamy, to mamy, to mamy. Czekam aż mi te... Ale nie mamy tego. Mamy, słuchajcie, nasion. Czyli coś tam ogarnąć z tymi ptakami. O, mamy kukurydzę kolejną. Sobie zasiać, no tylko dałoby mi się jeszcze jeden. W ogóle nie złapaliśmy tego. Nie mogę nigdzie znaleźć. Boże, jak on się nazywa. Taki co latał za mną za. Dobra, wiecie, idziemy sobie jeszcze. Albo może. Nie, nie, dobra, możemy w sumie iść. O, czekajcie, są ptaki. Da któreś nasiono. Kurde, żaden nie. Kiedy live Simsów z Magdą? Nie wiem, czy będzie jeszcze live Simsów z Magdą, bo my z Magdą mamy strasznie chore pomysły na live'ach i to moje budowanie się strasznie przedłuża. Ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. No może jakoś na dniach, nie wiem. Heroes Free of Might and Magic. To też jest temat rzeka, o którym się nie chcę wypowiadać, bo ostatnio mam problem też z Heroesami. Miał być, może właśnie, może wieczorem zrobimy live z Heroesów. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Zacznijmy od tego, że ja tylko i wyłącznie kupuję gry na promocjach. Jeżeli jest jakaś gra na promocji, to która mnie, powiedzmy, interesuje, to wtedy ją kupuję. Proszę, jest czysto. Jak miło. O, zdakowało mi Chestera. Wiecie, ja mam dzisiaj jakąś manię. Dobra, to teraz jeszcze znajdziemy pewnie kamień odrodzenia. Skoro jak już tak mam, że mówię i nagle się to pojawia, to fajnie. A, tu mamy żaby. Żaby to ja bym sobie popolował. Bo wiecie co, dobrze by było, gdybym miał jakiś bumerang czy coś. Ale nie pamiętam z czego. A nie, bumerang się chyba robiło. I nie? Czyżby jakaś wioska? O, są te. Robię łódka. Nie zawsze na Allegro jest najtaniej. Nie zawsze na Allegro jest najtaniej, dlatego ja zawsze sprawdzam sobie większość stron, na, tak jak mówię, na których kupuję gry, bo czasem zdarza się tak, że nagle okazuje się, że niekoniecznie na Allegro jest najtaniej. Wiem, żeby skończyć te pokoje, ale muszę mieć namysł na to. Też sypialnię w sumie już skończyliśmy. To trwało ponad godzinę. Ja jeszcze i tak tam coś popoprawiam, jak będę grać. Właśnie, może na jutro wam Simsy nagram? Ale ogólnie miałem wam jeszcze dzisiaj vloga nagrać, bo mam w planach pewien pomysł. Ja nie tylko sprawdzam na Ceneo, dlatego że nie wszystko na Ceneo jest. Łączy mnie coś z kiną? Nie. I tak na dobrą sprawę nigdy nie łączyło. Wy się sami nakręciliście. Taka sytuacja. Słuchajcie, dużo jest stron, na których można sprawdzić
dużo jest stron, na których można sprawdzić ceny. No i ja akurat jeżeli już sprawdzam, to sprawdzam właśnie albo na Ceneo, albo na jakichś innych stronach, które taką możliwość udostępniają. Dobra, wejdźmy sobie do Wormhola, zobaczmy gdzie nas wywali. Home time, czyżby były tutaj świnie? Świetnie, o jaki kawałeczek. Ale wywaliło nas w dosyć niefajnym lesie. Wiem co będzie problemem, jeżeli chodzi o pełnię. Bo my podczas pełni zamieniamy się w tego niedobrego typa. O ile dobrze pamiętam, podczas pełni można było coś tam ogarnąć. Ogólnie mieliśmy już skończyć. Ja tylko sobie mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do domu i sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Czytałem książki Assassin's Creed? Tak, czytałem, ale jakoś mnie aż tak bardzo, wiecie co, nie zachwyciły, żeby je przeczytać do końca. Dobra, właściwie to możemy meatballsy sobie zjeść. Nie wiem jeszcze, co będę robić na obiad. O, znowu mamy kukurydzę. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj sobie zakończymy, bo tutaj widzę, że już mi się pionek zbliża. Także cóż, ja wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Nie wiem, może zrobimy sobie coś dzisiaj jeszcze, może coś ogarniemy. W każdym razie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Słowo na koniec to... Królik. Cześć!